W silniku jest minimalny ubytek płynu chłodzącego, co składam na barki nieszczelności kiepskiej jakości zacisków układu LPG i nieszczelność chłodnicy. Po trzecie, auto posiada rzadko spotykany i wymagający interwał wymiany oleju według książki serwisowej co 3 miesiące lub 5000 mil, czyli 8000 km. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód Pontiac Vibe, rok produkcji 2006, silnik 1.8 benzyna plus LPG, 132 konie, przebieg 192 tysiące km. Cel główny odcinka to sprawdzenie, w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym samochodzie. Inicjatorem tego eksperymentu jest Karol. Na ekranie prezentuję podstawowe informacje o użytkowniku pojazdu, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Karol skierował do laboratorium R2D taką oto przesyłkę. W środku znajdują się trzy pozycje. Próbka numer 1 to olej świeży, kilka informacji na opakowaniu, reszta szczegółów za chwilę. Próbka numer 2 to olej przepracowany, kilka informacji ponownie na opakowaniu, reszta szczegółów za chwilę. Próbka numer 3 to również olej przepracowany, ale z innego samochodu Karola, Hondy FRV. Temat podejmiemy w kolejnym odcinku. Do silnika zalany został manol Energy 7511 5W30 klasy jakościowej aprobaty, wpisujemy do tabeli zbiorczej. Karol zastosował jako dodatek do oleju dwóch siarczek molibdenu w proszku w proporcji około 1 gram dodatku na 1 litr oleju. Manol występuje po raz pierwszy na kanale. W ramach ciekawostki zobaczmy do karty charakterystyki, co to za olej. Odkodowujemy numery chemiczne. Jest to typowy skład oleju silnikowego na bazie hydrokrakowej grupy 2 i 3 z dodatkiem modyfikatora lepkości oraz niewielkiej ilości ZDDP, co sugeruje, że jest kompatybilny z nowoczesnymi katalizatorami oraz filtrem DPF. Jeśli chodzi o instrukcję obsługi, część powiązaną z olejem silnikowym, to wygląda to następująco. Przebieg badanego oleju to 8620 km, około 90% eksploatacji to miasto, dominują odcinki nieprzekraczające 10 km, olej eksploatowany przez 6 miesięcy, brak dolewek, brak pukanek. W ramach dodatkowych informacji Karol napisał tak. Do oleju silnika został dodany ulepszacz dwóch siarczek molibdenu w proszku w proporcji około 1 g na litr oleju, czyli mniej niż zaleca producent, 2,5 do 5 g na litr. Na marginesie dodam, że bazując na odcinku numer 187, można założyć, że dwóch siarczek molibdenu nie zmienia znacząco lepkości oraz nie powoduje zmian na widmie. Bazując na tym, można eksperymentować bez próbki z tym dodatkiem. Dalej Karol napisał tak, w silniku jest minimalny ubytek płynu chłodzącego, co składam na barki nieszczelności kiepskiej jakości zacisków układu LPG i nieszczelność chłodnicy, a może w teście wyjdzie jakaś poszlaka, że chłodziwo przedostaje się do silnika. Dodatkowe ciekawostki modelu auta. Pierwsza, jest to w zasadzie oprócz układu klimatyzacji kopia amerykańskiej Toyoty Matrix, czyli kuzynki europejskiej Toyoty Corolla Verso z dobrze znanym silnikiem 1ZZFE, pojemność silnika 1.8. Po drugie, auto wyprodukowane przez wspólne przedsięwzięcie Toyota General Motors w zakładach w Kalifornii, które w 2010 roku zostały sprzedane i obecnie produkowana jest tam Tesla. Po trzecie, auto posiada rzadko spotykany i wymagający interwał wymiany oleju według książki serwisowej co 3 miesiące lub 5000 mil, czyli 8000 km. Samochód nabyty w Polsce od pierwszego właściciela przy przebiegu 155 tysięcy km, który kupił i użytkował auto w USA jako nowe, a następnie przywiózł ze sobą do Polski. Poprzedni właściciel stosował Mobil One i wymieniał olej co rok bez względu na przebieg. Obecnie zdecydowana przewaga krótkich odcinków w ruchu miejskim, nie zanotowałem nietypowych zachowań pracy silnika, przegrzewania, wycieków itd. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Najpierw pomiar oleju świeżego w tle po czerwień, a następnie pomiar oleju przepracowanego. Zapraszam do wspólnych pomiarów. Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 68,6 w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 11,4 w 100 stopniach.
Wskaźnik lepkości wynosi 161. Porównujemy ten wynik z deklaracją producenta, obserwujemy zgodność na poziomie 2-3%, czyli zgodność przeciętna. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego, zapraszam. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 56,6 w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 10,0 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 165, a to oznacza, że zmiana lepkości w 40 stopniach jest na poziomie -17%, w 100 stopniach na poziomie -12%. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Eksperymentujemy w oparciu o dwie bibuły chromatograficzne. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć zrobionych po określonym czasie. Oglądamy plamę z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Wynik w teście bibułowym przeciętny, ewidentnie ciemniejsza plama niż z drugiego samochodu Karola, w którym również pracował Manol. Olej z Pontiaca, zarówno poziom zanieczyszczeń, jak i ogólna kondycja oleju to środek skali. Tutaj warto podkreślić, że plama ma charakterystyczny zewnętrzny przezroczysty pierścień, który może być odpowiedzialny za redukcję lepkości w oleju. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma. Odejmujemy widmo oleju świeżego od widmo oleju przepracowanego, żeby sprawdzić, co przybyło w trakcie eksploatacji tego oleju. Do podkreślenia jest mocna wartość nitrooksydacji oraz stan ostrzegawczy dla oksydacji oraz sulfonowania. W oleju jest również obecne jakieś dodatkowe zanieczyszczenia, ale nie są to bardzo duże ilości. Podsumowując, jakość końcowa tego oleju po zbadanym przebiegu wyrażona syntetycznym miernikiem to 81%, czyli zmiana oleju przeprowadzona w odpowiednim momencie. Olej nosi widoczne ślady utleniania, co widać zarówno w widmie podczerwieni, jak i strukturze plamy na bibule, ciemny wewnętrzny okrąg. Ilość paliwa w oleju nie jest bardzo duża, ponieważ nie pojawiają się silne sygnały wiązania CH z benzyny, czyli stan oleju można określić jako średnio zużyty, jeszcze funkcjonalny, ale zbliżający się do granicy wymiany, zwłaszcza jeśli przebieg odbywał się w warunkach miejskich. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotkają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!